Dobry wieczór. W związku z przygotowaniami do pierwszego posiedzenia parlamentu w Warszawie rozpoczęły się wspólne obrady plenarne Komitetu Centralnego Partii i Klubu Poselskiego PZPR. Na początku obrad pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Wojciech Jaruzelski złożył następujące oświadczenie. Biuro Polityczne zwróciło się do mnie, abym wyraził zgodę na wysunięcie swojej kandydatury w Zgromadzeniu Narodowym na urząd prezydenta PRL. Taką też intencję wyrazili nasi koalicyjni sojusznicy. Wysoko sobie cenię tę propozycję, upatrując w niej nie tylko wyraz zaufania do mnie, co przede wszystkim przejaw tak potrzebnego nam obecnie dążenia do jedności partii oraz do partnerskiej opartej na wzajemnym poszanowaniu koalicyjnej współpracy. Serdecznie dziękuję członkom naszej partii, przedstawicielom ugrupowań koalicyjnych, a także tym wielu obywatelom bezpartyjnym, którzy zachęcają mnie do kandydowania na to zaszczytne stanowisko państwowe. Zapoznałem się z licznymi uchwałami i rezolucjami w tej sprawie, a także z listami towarzyszy i obywateli. Nie są mi również obce życzliwe słowa ze strony środowisk często nawet odległych ideologicznie, lecz szczerze zatroskanych o losy kraju. Nadszedł czas, abym się w tej sprawie wypowiedział. Mamy świadomość, czym dziś naprawdę żyje nasz naród, jakie są jego troski, jak, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, wygląda codzienne życie polskich rodzin. Błędem byłoby uważać, że wokół fotela prezydenckiego koncentrują się główne zainteresowania społeczeństwa. Życie narodu ulega głębokim przemianom. Tak już bywa, że mało kto zachowuje w pamięci początek tych przemian, ale niemal każdy zadaje pytanie, co z nich na dziś wynika. Zmęczone społeczeństwo ma pełne prawo zapytać, kiedy wreszcie zaświeci nad Polską promień słońca. Nie uchylam się, ponieważ nigdy tego nie czynię, od odpowiedzialności. Nie mam innego świadectwa poza najlepszą wolą i ciężką, bardzo ciężką pracą. Muszę jednak brać pod uwagę realia społeczne. Wiem dobrze, że opinia publiczna kojarzy mnie częściej ze stanem wojennym, a dużo rzadziej z linią reform. Dlatego też pragnę poinformować towarzyszy, że po głębokiej rozwadze nie zamierzam kandydować na urząd prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W moim przekonaniu kluczową dla Polski sprawą jest obecnie integracja, nauka nowych form życia publicznego, najszerzej pojęte porozumienie narodowe. Chcę jasno i otwarcie stwierdzić, że są to nie tylko hasła i dążenia, lecz również kamienie milowe linii politycznej, którą starałem się urzeczywistnić. Jeśli jednak do porozumienia, do zjednoczenia społecznych sił pojawia się przeszkoda, choćby tą przeszkodą miał być Wojciech Jaruzelski, jest jedno możliwe wyjście – najwyższy interes państwa. Świadomość dramatyzmu obecnego okresu, a przede wszystkim poczucie odpowiedzialności każą wyciągnąć nawet takie wnioski, które może ktoś uznać za krzywdzące czy niesprawiedliwe. Naród jednak jest zawsze sprawiedliwy, choć nie zawsze wobec współczesnych. Pozwólcie jednak, towarzysze, że nie poprzestanę na tych osobistych rozważaniach. Chcę was prosić o udzielenie rekomendacji Komitetu Centralnego dla żołnierza, polityka, patrioty, od wielu lat bliskiego mi człowieka, towarzysza Czesława Kiszczaka. W oczach społeczeństwa, w tym także środowisk opozycyjnych, uchodzi on słusznie za czołowego przedstawiciela linii porozumienia i śmiałych rozwiązań, wśród których Okrągły Stół jest chyba najbardziej znanym. Jako polityk dowiódł nawet w najtrudniejszych warunkach niepospolitej umiejętności prowadzenia dialogu. Potrafił zaskarbić sobie szacunek i uznanie wielu środowisk politycznych i społecznych. Cechy jego osobowości, długoletnie doświadczenie sprawiają, że generał Czesław Kiszczak potrafi sprostać zaszczytnym, lecz jakże odpowiedzialnym obowiązkom urzędu prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wielokroć dał dowody, że potrafi stanąć skutecznie w obronie nadrzędnych interesów socjalistycznego państwa, ale dowiódł też, że w poszukiwaniu porozumienia narodowego nie oszczędzi sił, umie pozyskać zaufanie partnerów. Połączenie tych dwóch wartości jest konieczne dla zapewnienia spokoju społecznego i bezpieczeństwa narodowego dla pomyślnego rozwoju Polski. Proszę o zrozumienie i aprobatę dla przedstawionych przeze mnie motywacji i wniosków. Było to oświadczenie pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Wojciecha Jaruzelskiego. Na tym kończymy dziennik. Do zobaczenia.